Jak nie trudno się domyślić, problemy Legniczanki zaczęły się, gdy obsługa drogerii dostrzegła braki w asortymencie. Wezwani na miejsce policjanci przesłuchali świadków i przejrzeli nagranie z kamery monitoringu, co znacznie ułatwiło ich pracę. Na tej podstawie wytypowali 38-letnią Legniczankę, która usłyszała zarzuty dokonania kradzieży kosmetyków. Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni, to kwota ponad 1000 zł. Niebawem kobieta odpowie za kradzież. Niewykluczone, że skutki swoich poczynań będzie odczuwać przez najbliższych 5 lat w więziennej celi.